fortyfikację Rodos. W obrębie fortyfikacji Rodos znajduje się największe zachowane średniowieczne miasto w Europie, liczące współcześnie ponad 6 tysięcy mieszkańców. Jest ono częścią światowego dziedzictwa UNESCO, a także główną atrakcją turystyczną wyspy. Rodos jest jednym z najpiękniejszych zespołów miejskich okresu gotyku. Umocnienia zostały zbudowane przez rycerzy szpitalników świętego Jana, czyli Joanitów, poprzez wzmocnienie istniejących bizantyjskich murów, począwszy od 1309 roku, kiedy to po trzyletniej walce zakonnicy opanowali wyspę Rodos. Fortyfikacje Rodos przetrwały mimo kilku krwawych muzułmańskich oblężeń. Średniowieczne miasto położone jest w obrębie 4-kilometrowego muru. Jest podzielone na wysokie miasto na północy i niższe miasto na południowym zachodzie. Pierwotnie oddzielone od dolnego miasta murem obronnym. Wysokie miasto zostało w całości zbudowane przez rycerzy Joannitów. Nasz spacer po umocnieniach rozpoczynamy w okolicach portu Mandraki od bramy Świętego Piotra. Dzięki swojemu położeniu geograficznemu, jako brama do Morza Egejskiego, Rodos zawsze zajmowało ważne miejsce na szlakach handlowych między wschodem a zachodem i było ważnym przystankiem dzięki dobrze chronionym portom. W okresie helenistycznym, pod koniec IV wieku przed naszą erą, miasto Rodos zostało otoczone murami obronnymi, które pozwoliły wytrzymać oblężenie Demetriusza Poliorketesa, króla Macedonii. Słynny kolos Rodos został zbudowany, aby podziękować bogom za zwycięstwo nad Demetriuszem. Filon z Bizancjum, autor traktatu o pracach obronnych, przebywając na Rodos, wyraził swój podziw dla jego murów. Bizantyjczycy zbudowali fortecę w najwyższej części miasta. Teraz po lewej stronie mijamy to miejsce. Rycerze świętego Jana mieli długie doświadczenie w budowaniu fortec i fortyfikacji podczas prawie 3 wieków pobytu w Ziemi Świętej. Niemniej jednak wzorem dla budowy tych fortyfikacji były mury teodozjańskie Konstantynopola, które przez wieki słynęły ze swej odporności na oblężenia. W 1440 roku mameludzki sułtan Egiptu bezskutecznie próbował podbić miasto, oblegając je przez 40 dni. Fortyfikacje miasta Rodos mają kształt półksiężyca wokół średniowiecznego miasta. I składają się głównie z fortyfikacji złożonej z ogromnego muru, wykonanego z nasypu obłożonego kamieniem, wyposażonego w skarpę, bastiony, fosę i przeciwskarpę. Część fortyfikacji zwrócona w stronę portu składa się natomiast z krenelażowego muru. Na molach znajdują się wieże i forty obronne. Przed nami brama Dumboise. To wielka brama znajdująca się tuż pod pałacem Wielkiego Mistrza. Posiada potrójny pas obronny z drogami dojazdowymi, dwie okrągłe wieże i zadaszone wejście. Pozostałości starożytnych drewnianych drzwi z ćwiekami są nadal widoczne. Wejdźmy bramą na moment pod zamek Wielkich Mistrzów. Link do filmiku o rodyjskim zamku Joannitów umieszczam w opisie. Kiedy rycerze szpitalnicy podbili wyspę, Rodos rozwinęło się gospodarczo dzięki bogactwom, które rycerze przywieźli z Ziemi Świętej, a także dzięki odziedziczeniu majątku templariuszy, przekazanego szpitalnikom
po tym, jak zakon templariuszy został zlikwidowany w 1312 roku. Bogactwo wyspy przyciągało Osmanów z pobliskiego wybrzeża. Turcja jest oddalona o zaledwie 18 km i można ją łatwo zobaczyć z Rodos. Rycerze rozpoczęli ciągłe prace nad fortyfikacjami, zarówno w celu łączenia nowych wiosek na południu historycznego bizantyjskiego miasta, jak i aktualizacji fortyfikacji do nowych wojskowych technik obronnych po tym, jak artyleria zaczęła być używana jako środek oblężniczy. Rozbudowy murów podjął się wielki mistrz Antonio Fluvian de Rivière, dzięki któremu średniowieczne miasto Rodos osiągnęło obecną powierzchnię około 42 hektarów. Kurtyna murów została ukończona przed 1465 rokiem. Bizantyjskie fortyfikacje zostały zburzone, pozostawiając tylko część starego fortu, znanego w czasach rycerzy jako Collacium. Ostatnim dodanym elementem w bramie były stanowiska artyleryjskie. Na początku XVI wieku w części bramy d'Amboise, która została zbudowana na północno-zachodnim kącie w 1512 roku, mur kurtynowy miał 12 metrów grubości i 4-metrową attykę z otworami strzelniczymi. W 1480 roku Rodos było oblegane przez wojska Mehmeda II, ale potężna armia zdobywcy Konstantynopola, pomimo przewagi liczebnej napastników, 100 tysięcy żołnierzy i 170 statków, została odparta dzięki odwadze rycerzy i silnym fortyfikacjom. Rok później wyspę nawiedziło niszczycielskie trzęsienie ziemi, powodując poważne zniszczenia domów, ale i fortyfikacji oraz około 30 tysięcy ofiar. Rycerze udostępnili swoje wielkie zasoby finansowe i w bardzo krótkim czasie najważniejsze pałace miasta i fortyfikacje zostały odbudowane. W następnych latach przeprowadzono odbudowę fortyfikacji, aby mogły wytrzymać ataki armatnie. W tym celu sprowadzono na wyspę najlepszych włoskich architektów wojskowych. Przed nami bastion świętego Jerzego w kształcie pięciokąta. Odsłaniał swoimi działami dostęp przez bramę do zamku. Starożytna brama świętego Jerzego została zamknięta po oblężeniu w 1480 roku i przekształcona w bastion. Został wybudowany wał pośrodku fosy. Uniemożliwiał on armatom oddanie czystego strzału w kierunku murów. A gdyby napastnicy wdarli się do fosy, można było się do niej dostać podziemnymi przejściami, które można było szybko wysadzić w powietrze w przypadku wycofania się. W 1522 roku Osmanie próbowali podważyć te wały, drążąc tunele pod fosą. Dzięki dodaniu takiego potężnego wału, hiszpański bastion świętego Jerzego był wzorem dla kolejnych nowoczesnych fortów. Jego ostateczna transformacja została zaprojektowana przez włoskiego architekta Basilio della Scuola i nosi herb ostatniego wielkiego mistrza Rodos. Obrona różnych części fortyfikacji była przypisana do różnych grup językowych rycerzy. Północna ściana znajdowała się pod rządami Wielkiego Mistrza. Następnie, przesuwając się na zachód i południe, stanowiska były utrzymywane przez rycerzy z Francji i Alvernii, Hiszpanii, rycerze z Hiszpanii i Portugalii, z Niemiec, język angielski i niemiecki oraz Włoch. Bastiony nadal noszą nazwy danego języka.
Południowo-zachodnie części murów po stronie bramy świętego Atanazego były strzeżone przez rycerzy języka hiszpańskiego i portugalskiego. Istnieje 11 bram prowadzących do starego miasta Rodos. Niektóre z nich są starożytne, średniowieczne, inne nowoczesne. Przed nami brama świętego Atanazego. Została zbudowana w roku 1442. Jest również nazywana bramą świętego Franciszka, ponieważ kościół świętego Franciszka z Asyżu, zbudowany przez Włochów, znajduje się tuż za bramą. Okrągła wieża Najświętszej Maryi Panny, która kontrolowała wejście do bramy, została zbudowana w 1441 roku przez wielkiego mistrza Jeana de Lastic. Według tureckiej tradycji wojska zdobywcy Rodos, Sulejmana Wspaniałego, weszły do miasta przez tę bramę. Brama została zamknięta przez sułtana, który chciał uniknąć sytuacji, w której jakikolwiek inny zdobywca mógłby przejść przez nią. Prawdopodobnie jednak brama została zamknięta już przez szpitalników ze względu bezpieczeństwa. Teren w południowej części murów, pomiędzy bramą świętego Atanazego i bramą świętego Jana, był strzeżony przez rycerzy języka angielskiego i niemieckiego. Podobnie jak większość murów obronnych, zostały one zbudowane przy użyciu techniki zwanej gruzem murarskim, która pozwala na uzyskanie dużej masy zdolnej wytrzymać strzały z broni palnej z gładkimi zewnętrznymi kamiennymi powierzchniami, które zapobiegają wspinaczce szturmujących. Po tym jak Osmanie podbili Rodos w 1522 roku, nie zburzyli murów, ale naprawili je i utrzymali w dobrym stanie przez 4 wieki swojego panowania. Dzięki temu Rodos jest jednym z niewielu europejskich miast otoczonych murami, które wciąż pokazują przejście między klasycznymi, średniowiecznymi fortyfikacjami a nowoczesnymi. Fortyfikacje do dziś tworzą pas wokół średniowiecznego miasta. W ten sposób jest ono oddzielone od pozostałych części rozbudowanego Rodos. Umocnienia zostały odrestaurowane podczas włoskiej administracji wyspy. Przed nami brama świętego Jana jest powszechnie znana jako Porta Coquini, czyli czerwone drzwi. Zgodnie z tradycją podczas oblężenia w 1522 roku, przed tą bramą poległo tak wielu ludzi, że kamienie zostały zabarwione na czerwono. W 1912 roku włoskie wojska wkroczyły do miasta przez tę bramę.
przed nami bastion Italii, czyli włoski, inna nazwa del Caretto. Jest to miejsce, w którym wojska Mehmeda II przełamały mury, a jednak ataki zostały odparte przez rycerzy podczas oblężenia w 1481 roku. Wielki mistrz Fabrizio del Caretto nakazał bastion odbudować i potężnie opancerzyć stanowiska armatnie. Bastion został nazwany del Caretto na cześć wielkiego mistrza. Tu w południowo-wschodniej części murów na północ od bastionu Italii znajdował się posterunek Włoch i był strzeżony przez rycerzy języka włoskiego. Został on częściowo zburzony i podzielony na trzy części przez włoską administrację, aby otworzyć tzw. bramę Acandia. Brama została otwarta w 1935 roku, aby połączyć port handlowy z południowo-wschodnią strefą miasta, położoną poza średniowiecznym miastem. Wejdźmy teraz na moment na teren Starego Miasta i spójrzmy na mury od jego środka. Brama Świętej Katarzyny zwana jest również Bramą Wiatraków, ponieważ umożliwiała dotarcie do młynów zbożowych na molo portowym z handlowej części miasta. Tu znajdowała się wieża francuska lub wieża anioła. Była to jedna z dwóch wież chroniących port handlowy. Została zbudowana na naturalnym molo na wschód od portu i umieszczono na niej herb Francji, stąd jedna z jej nazw. Na molo pierwotnie znajdowało się 13 wiatraków, dziś pozostał tylko jeden. Brama morska była głównym wejściem do miasta od strony portu. Jego wieże obronne miały zadanie bardziej reprezentacyjne niż obronne, ponieważ ze względu na ograniczoną przestrzeń między nabrzeżem a murami żadna armia nie mogła próbować ataku z tej strony fortyfikacji. Niestety podczas II wojny światowej alianckie bombardowania zniszczyły górną część wieży północnej. W 1951 roku brama została odrestaurowana przez grecką administrację wraz z bramą Świętego Pawła. Kolejna brama to arsenał. Została zbudowana w XIV wieku przez wielkiego mistrza Juana Fernandeza de Heredia, którego herb znajduje się na szczycie bramy. W 1908 roku administracja osmańska zburzyła boczne wieże, aby poszerzyć drogę dojazdową do portu Kolona. Dziś dzięki bezpośredniemu połączeniu z Bramą Wolności umożliwia szybki przepływ pojazdów między portem Kolona a Nowym Miastem. Brama Świętego Pawła została zbudowana w drugiej połowie XV wieku, aby umożliwić dostęp do ufortyfikowanego miasta i portu Kolona. Podobnie Brama Świętego Pawła została prawie całkowicie zburzona podczas II wojny światowej i odbudowana. Mandraki był portem wojskowym i był strzeżony przez wieżę zbudowaną w latach 1464-1467 przez wielkiego mistrza Zakostę na końcu naturalnego molo. Po oblężeniu Rodos w 1480 roku wielki mistrz dodał bastion wokół wieży, przekształcając ją w fortecę strażniczą, broniącą dostępu do portu Mandraki. I ostatnia brama to Brama Wolności. Została otwarta przez Włochów w
1924 roku, którzy przedstawiali się jako wyzwoliciele spod panowania osmańskiego, tureckiego. Jest to główny dostęp do portu Kolona i umożliwia połączenie między portami Kolona i Mandraki. Chociaż jest to nowoczesna brama, została zbudowana z poszanowaniem stylu architektonicznego średniowiecznych bram. Fortyfikacje Rodos, zakonnego miasta, uważanego za nie do zdobycia, wywierały wpływ na cały wschodni basen Morza Śródziemnego. Po wydaleniu z Rodos, Joannici przenieśli się na Maltę w 1530 roku. I pierwsze fortyfikacje, które tam zbudowali, były w podobnym stylu do fortyfikacji z Rodos. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.